Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Bartosz Bocheńczak, a ze mną pozostali członkowie struktur małopolskich, krakowskich Konfederacji, w tym Patryk Kordoń oraz Jędrzej Dziadosz. Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja dotyczy spółki Kraków 5020, która już zasłynęła w Krakowie, no niestety w niechlubny sposób. Spółka ta miała w założeniu, Szanowni Państwo, zajmować się szeroko pojętą promocją miasta Krakowa w Krakowie i poza jego granicami. Natomiast od 2022 roku miała również zajmować się zarządzaniem centrum kongresowym ICE. Wydatki miasta na spółkę Kraków 5020 w roku 2022 wyniosły już prawie 60 milionów złotych, natomiast budżet zaplanowany na utrzymanie funkcjonowania tej spółki w roku 2023 będzie to, Szanowni Państwo, bagatela 75 milionów złotych. Szanowni Państwo, spółka w ramach swojej działalności prowadzi telewizję, która, no, internetową, której oglądalność wynosi raptem miesięcznie, drodzy Państwo, 3000 wyświetleń. 3000 wyświetleń z poszczególnymi filmami, które są wyświetlane w ilości 20 do 30. Ja, Szanowni Państwo, wszedłem na to i nie dziwię się, że nikt tego badziewia po prostu oglądać nie chce. Sama spółka zajmuje się też wynajmowaniem studia, które prowadzi i które tam posiada w ramach swojej spółki. Za to studio przychód tej spółki to 36 tysięcy złotych rocznie, gdzie cały koszt funkcjonowania studia i telewizji wynosi prawie 13 milionów złotych rocznie, więc widzimy, drodzy Państwo, jaki przychód 36 tysięcy do 13 milionów to jest o zgrozu bardzo, bardzo niewiele. Tutaj nieopodal mamy też taki budynek w ceglastym kolorze, gdzie mieści się sklep Kraków Story. To właśnie ta spółka również w ramach promocji miasta prowadzi sklep Kraków Story, w którym można kupić pamiątki, które mają się kojarzyć, Szanowni Państwo, z Krakowem. No, spojrzeliśmy, co to za pamiątki są, które mają nam się kojarzyć z Krakowem, które mają zachęcić do powrotu może do Krakowa ludzi, którzy pójdą i kupią tam jakieś rzeczy. Otóż można tam kupić m.in. kimono za 1600 zł, wegańskie torebki z kaktusa za 500 zł, czy zawieszkę złotego pieroga. Szanowni Państwo, ja zadaję pytania, czy ta spółka nie powstała tylko po to, żeby obsadzać w niej kolegów i przyjaciół Zająca? Czy ta spółka nie jest przedmiotem kolesiostwa, nepotyzmu? To są pytania, które jako krakowianie powinniśmy sobie odpowiedzieć, na które powinniśmy poznać niebawem odpowiedź. Prowadząc działania marketingowe, każde przedsiębiorstwo prywatne musi liczyć się z pomiarem wyników. Chciałbym zobaczyć wyniki, kiedy zobaczymy te 60 czy 75 milionów, które wrócą do Krakowa w podatkach. O tym i o innych powiedzą moi koledzy, kolega Patryk Kordoń. No, zadajmy sobie w takim razie pytanie o koszty funkcjonowania Kraków Story. No, one wynoszą około 800 tysięcy złotych rocznie. No, jak sami mogą Państwo prawdopodobnie zobaczyć, bardzo ciężko się zorientować, do czego w ogóle służy ten budynek znajdujący się koło nas. No, zwłaszcza kiedy nie jest się mieszkańcem Krakowa, a jedynie turystą. No i ten brak zainteresowania bardzo dobrze odzwierciedlają statystyki, bo mianowicie przez 3 miesiące ten pawilon położony w centrum miasta odwiedziło 5 tysięcy osób, ale sprzedano tutaj zaledwie 600 pamiątek. Z takimi wynikami każdy inny sklep z pamiątkami w centrum miasta ogłosiłby upadłość już 10-krotnie. No, ten jednak jest fundowany przez miasto. No i cóż, problem jednak z gospodarnością nie jest tylko w Kraków Story. Problem znajduje się też w centrum kongresowym ICE, którego wybudowanie kosztowało 360 milionów złotych, a które od swojego czasu wybudowania w 2014 roku generuje systematycznie tylko i wyłącznie straty. I wygenerowało tych strat już 50 milionów złotych, z czego 30 milionów to są 3 ostatnie lata. No i w tym miejscu urzędnicy pewnie próbowaliby się zasłonić pandemią COVID-19, która zmniejszyła ruch i tak dalej, ale prawda jest zupełnie inna. Od momentu swojego powstania centrum kongresowe ani razu nie wykazało pozytywnego bilansu. Najmniejsze przyniesione przez nie straty to jest 1,5 miliona złotych. Proszę Państwa, to jest skandal. Jędrzej Dziadosz.
Proszę Państwa, mimo tych wszystkich liczb, które tutaj podawaliśmy, prezydent Majchrowski wciąż postanawia bronić tej inicjatywy, tej spółki, choćby ostatnio w Radiu Kraków. Jest to tym bardziej skandaliczne, że w tym samym czasie ludzie związani z ratuszem próbują różnego rodzaju znajdować haki na aktywistów, którzy sprzeciwiają się tej inicjatywie. Co więcej, sama spółka wysłała 500-stronicowy pozew wobec jednego z blogerów, który informował po prostu, co w ramach tej spółki się dzieje. Jakby dodatkiem do tego, który musimy tutaj wspomnieć, jest to zainteresowanie służb całą inicjatywą. Ja chcę tylko zauważyć, że od października całą inicjatywę bada Centralne Biuro Antykorupcyjne, a od niedawna prokuratura. Badają, czy przy przekazywaniu majątku z centrum biura, krakowskiego biura festiwalowego do właśnie spółki 5020 nie doszło do różnego rodzaju nieprawidłowości, czy nie zmarnowano różnego rodzaju pieniędzy publicznych. My tutaj możemy tylko apelować, po pierwsze, żeby jak najlepiej to zbadać, po drugie, żeby razem ze wnioskiem obywatelskim, wnioskiem, który podpisało 1000 osób, całą tą spółkę rozwiązać, żeby ludzie ponieśli odpowiedzialność za to, czy to karną, czy po prostu polityczną, czyli zostali po prostu zwolnieni. Dziękuję Państwu.